Cześć, z tej strony Paproch, a oto kolejny odcinek recenzji Okiem Paprocha. Przed nami początek krótkiego cyklu kosmicznej przesyłki. Ogromne podziękowania dla Agnieszki Lewandowskiej oraz dla Cosmodarts za udostępnienie mi sprzętu do recenzji. A w dzisiejszej recenzji zobaczymy, jak prezentuje się standardowa paczka od Cosmo, zestaw podstawowy, a mianowicie Cosmo Fit Flight Air połączone z Fit Shaft Gear wersja spinning. Widzieliście opakowanie z zewnątrz, teraz pora zajrzeć do środka. Wyjmę po jednej sztuce, żeby było nam trochę łatwiej to obsłużyć. Tak więc mamy tutaj szafty Fit Shaft Gear wersja spinning. Do tego dokładamy Fit Flight Air Standard, tutaj w bardzo interesującej wersji, z bardzo dobrze widocznymi logami Cosmo Darts. Jeśli chodzi o to, jak zachowuje się piórko, to w stopniu giętkości jest ono bardzo giętkie. Powiedziałbym nawet, że jest bardzo delikatne. Wydaje się dość lekkie, ale tak, po odgięciu wraca ono do swojej normalnej struktury. Jeżeli spojrzymy z tej perspektywy, to widzimy rowki, po których powinna spływać lotka i widzimy miejsce, w które wchodzi szaft. A jeśli chodzi o szaft, no to jest on bardzo standardowy, bez żadnych udziwnień. Zwęża się delikatnie w kierunku piórka. No i tutaj widzimy miejsce, na które nakładać będziemy piórko. Biorę do ręki piórko i zacznijmy proces nakładania. Wchodzi dość lekko, dalej z coraz większym oporem. Wystarczy trochę nacisnąć i słychać takie pstryknięcie. I to pstryknięcie oznacza, że piórko, szaft został zamontowany. Wersja obrotowa, jak widzicie, dość lekko chodzi. Nie ma tutaj żadnych większych problemów. Można nawet wyczuć minimalny ruch kierunku góra-dół. Także tak, widzieliście wygląd ze zewnątrz, teraz pora zobaczyć, jak piórka oraz szafty Cosmo będą sprawowały się przy tarczy. Tym razem w sekcji rzutowej starałem się skupić nie na wynikach przy tarczy, a na tym, aby pokazać, jak zachowują się piórka Cosmo Fit Flight Standard, gdy zbliża się do nich lotka. Jak widać, gdy następuje kontakt, to piórka te dzięki obrotowym szaftom ustępują i pozwalają lotce znaleźć miejsce i poszybować w kierunku tarczy. Fakt, iż wersja standard jest dość delikatna, również pomaga w tym, aby kolejne lotki prześlizgiwały się po piórku i nie zmieniały swojego toru lotu. Piórka oraz szafty Cosmo są dostępne w sklepie balticdarts.pl. Z kodem rabatowym PAPROCH6 otrzymacie 6% zniżki na cały asortyment. Jeśli chodzi o dane techniczne, piórka są w rozmiarze standard, a szaft jest rozmiaru 5 i ma długość 31 mm. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak piórka Fit Flight Air Standard w połączeniu z Fit Shaft Gear Spinning wypadają w starciu z Okiem Paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, łatwość obsługi. Bardzo łatwo zamontować oraz zdemontować poszczególne piórka oraz szafty Cosmo, tworząc fajne, niestandardowe kombinacje. Łatwość tej obsługi pozwala na kombinowanie, pozwala na mieszanie sobie różnych trybów, różnych stylów i na sprawdzenie całej gamy, którą Cosmo ma nam do zaoferowania. Drugim plusem jest łatwość obrotu w szafcie w wersji spinning. Jeżeli widzieliście sekcję rzutową, to również zauważyliście, że przy kontakcie lotki z lotką dzięki temu szaftowi piórko ładnie ucieka z drogi i pozwala na to, aby kolejna lotka tuż obok mogła się wbić. Jeżeli chodzi o minusy, jedynym minusem, jaki zauważam, jest delikatność piórek. Może być to problematyczne przy upadkach, ewentualnie przy złym przechowywaniu bądź transporcie sprzętu. Ale jeżeli ktoś lubi piórka lżejsze, jeżeli ktoś lubi piórka delikatniejsze, no to Cosmo Fit Flight Standard będzie właśnie dla niego. Z mojej strony to chyba wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do innych moich materiałów. Był z Wami Tomasz Pijanowski, Paproch Darts.